pierwsza taka sytuacja od tego czasu, jak gram w Plus Lidze. Myślę, że to jest jakaś nowość. Bardzo, bardzo fajne spotkanie. Myślę, że tutaj wszyscy przyjechali z takim nastawieniem, że to będzie coś nowego i ciekawego. I tak było oczywiście. Fajna rola Krzyśka Ignaczaka, gdzie niedawno jeszcze grała, już teraz jest troszeczkę w innej roli. Przeszedł na tamtą stronę. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nas nie będzie krytykował. Zobaczymy. Patrząc w metrykę, to gdzieś tam to wygląda tak już troszeczkę, że jestem tym dinozaurem przysłowiowym gdzieś tam, bo i Wojtek Jurkiewicz też jest w sumie, można powiedzieć, wiekowym zawodnikiem i no Paweł Zagumny też jeszcze nie skończył swojej kariery ligowej. Także jest nas jeszcze kilku. Gdzieś tam, no wiadomo, każdy ma gdzieś tam swoje cele inne troszeczkę na ten sezon, ale bawimy się tą siatkówką dalej, no bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. No właśnie, bardzo, bardzo młody mamy sztab szkoleniowy, ale myślę, że to jest jak gdyby plus tego wszystkiego, bo wiadomo, że musimy szukać młodych, właśnie obiecujących trenerów, którzy będą właśnie wchodzić pomału do tej naszej Plus Ligi, a może w przyszłości do naszej reprezentacji, bo też trzeba powiedzieć, że mamy dobrych trenerów u nas w Polsce, tylko trzeba to jakoś fajnie poukładać i miejmy nadzieję, że tak będzie kiedyś w przyszłości. Chociaż wiadomo, że stawiamy gdzieś w większości na tych trenerów z zagranicy, bo nie wiem, czy wydaje nam się, że oni wiedzą więcej, czy potrafią więcej, czy tak dalej. Mi się wydaje, że troszeczkę nie. To chyba trochę leży w naszej mentalności i nas. A my chcemy udowodnić, żeby było inaczej. Każdy czeka z niecierpliwością do tego pierwszego meczu i po to te 2 miesiące poświęciliśmy na te przygotowania, bo każdy tutaj powie, że solidnie się przygotowywał, bo tak jest i innego wyjścia nie ma. Tylko że każdy czeka właśnie, aż ten pierwszy mecz już będzie i wyjdzie na parkiet i zobaczy, w jakim miejscu jest. Bo tak naprawdę nikt nie wie, czy ta forma optymalna będzie już na tym pierwszym meczu, czy dopiero gdzieś tam za jakąś drugą czy trzecią kolejkę. Wiemy, że przed nami bardzo silne zespoły. Trafiliśmy na taki kalendarz, że daj Bozia zdrowie, ale cóż, no musimy się z tym zmierzyć. Fizycznie wytrzymać. Psychicznie przede wszystkim musimy podołać. Ja myślę, że tutaj no, gdzieś tam ta mieszanka jest fajna w tym zespole, bo jest trochę doświadczenia i tych młodych zawodników, którzy dopiero będą gdzieś tam swoje pierwsze kroki robić w Plus Lidze. No i co, no i trzeba to gdzieś fajnie poukładać i zobaczymy, jak to będzie na parkiecie wyglądało. I jedziemy.